tajemnicę Gorszowa, tajemnicę Gorszowa. Nic mi się nie skryje i nic się nie schowa, tajemnicę. Gdzie jestem i o czym dzisiaj będę opowiadał? Jeżeli lubisz penetrować bunkry międzyrzeckiego rejonu umukcyjnego, lubisz tam penetrować, sprawdzać, chodzić po tajemniczych zakamarkach, to jest film dla ciebie. Albo na przykład, jeżeli chcesz się napić z kranu wody, bez obaw, że później po wypiciu tej wody zaczniesz nagle świecić, to też jest odcinek dla ciebie. A może lubisz chodzić na demonstracje i krzyczeć PiS, PiS, to też jest program dla ciebie. Albo lubisz chodzić na inne demonstracje czy parady, założyć sobie różowe stringi i iść na paradę z falusem na czole, to też jest film dla ciebie. Dzisiaj opowiem o ludziach młodych, szalonych, którzy rzucali się z motyką na księżyc i ten księżyc strącili, bo dzięki tym młodym ludziom możemy się napić czystej wody, możemy pozwiedzać bunkry międzyrzeckie i możemy chodzić na demonstracje, jakie sobie tylko chcemy. Oczywiście ci młodzi ludzie, którzy to wtedy nam załatwili, umożliwili, pewno na takie parady by nie poszli, ale wolność jest obecnie i takie rzeczy robić możemy. Jak to się zaczęło? Już zaczynam opowiadać, bo zrobiło się zamotanie, bo tutaj bunkry, tutaj różne dziwne parady. Już opowiadam. W nocy z 25 na 26 kwietnia roku 1986 pierdyknęło w Czarnobylu. Elektrownia atomowa w Czarnobylu pach, pozrobiła pum! I ten pył radioaktywny, wszystko się rozniosło na całą Europę. Panika była masakryczna. Dzieci piły jod, wojsko robiło badania różnymi licznikami, jakie to natężenie. I proszę sobie wyobrazić władze nasze. Umierająca, zdychająca już komuna za czasów PRL-u. To był rok 86. Wariactwo. Komuna zdycha. Kasy nie ma na nic. Ustrój się wali. Bieda, nędza i w ogóle szarość. A te głąby biorą i... Nie wiem, to musieli się czegoś najarać chyba. No, za pogorzałce tego się nie zrobi. Oni postanowili wybudować dwie elektrownie atomowe w Polsce. Jedną w Żarnowcu, czyli na wybrzeżu, ale druga już u nas w Klempiczu. Gdzie jest Klempicz? To jest nieduża wioska, 20 km od Szamotu, 40 km od Piły, a od Gorzowa ile? W równej linii z lotem ptaka 70 km mniej więcej. Czyli wcale nie tak daleko. Tak, elektrownia atomowa i to taka sama jak ta, która puf, niedawno zrobiła, ta ruska, na takich samych podzespołach mniej więcej. Szaleństwo, nie wiem co im odpaliło. Jaką to wizję nasz rząd wtedy komunistyczny miał, ale tak postanowił zrobić. Grupka młodych ludzi zdeterminowanych postanowiła się temu przeciwstawić. Zorganizowali się w ruch młodzieży niezależnej, jak widzimy na sztandarach, i zaprotestować przeciwko tej elektrowni atomowej, ale co jeszcze ważniejsze, przeciwko składowisku odpadów radioaktywnych w bunkrach międzyrzeckiego rejonu umocnionego. Tam są potężne bunkry z okresu II wojny światowej, sprzed jeszcze II wojny światowej. I ktoś tam wpadł na taki pomysł, że tam w tych bunkrach głęboko pod ziemią będziemy składować materiały radioaktywne. No, tragedia to by była. Teraz mielibyśmy z tym tragedię. Postanowili się przeciwstawić. Największy opór stawiano tu oczywiście u nas w Gorzowie. Dziwne, nie w Poznaniu, która też chyba miał jeszcze bliżej, nie w Pile, nie gdzieś tam w Szamotułach, tylko w Gorzowie i w Międzyrzeczu. O Międzyrzeczu zaraz opowiem. Postanowili się zorganizować zrobić protesty przeciwko temu. Grupka młodych ludzi, licealistów ze szkół średnich przeważnie, się rekrutująca. Oni byli trochę
za młodzi na tą Solidarność z roku 81-80. Trochę byli za młodzi, trochę uważali tych Solidarności za starych zgredów, tak mi się trochę wydaje. I dlatego postanowili zrobić Ruch Młodzieży Niezależnych, czyli taki Solidarność, ale dla młodzieżówki. Rozrzucali ulotki, robili protesty. Zaraz opowiem, jak było dalej. Myślisz sobie, że protesty były takie bezpieczne? O nie, nie, nie. O tym mógł się przekonać pan Przemyk albo pan Pyjas, którzy przeciwstawiali się władzy komunistycznej i ta władza ich załatwiła i to załatwiła na dobre. To były takie zabójstwa polityczne. Protestowałeś przeciwko władzy, mogłeś być normalnie pobity, zabity, przesłuchiwany, mogli ci zrujnować karierę, mogli ci zrujnować życie. I to nie ma przełożenia do tych protestów, które obecnie się odbywają. To nie ma żadnego przełożenia. Wtedy to naprawdę było groźne. Przetrzymywanie w takich warunkach, jak tu widzimy, to była rzecz normalna. Zatrzymania na dołkach? To był lajcik. To był lajcik. Bicie? Oczywiście. Są książki, są wspomnienia tych właśnie młodych ludzi. Bicie też było na porządku dziennym. Zastraszanie rodziców i w ogóle potrzeba było mieć duże cojones, żeby wtedy przeciwstawiać się władzy. Nawet jak byłeś kobietą, to też musiałeś mieć te cojones duże. Zapamiętajmy to, bo bardzo, ale to bardzo dużo zawdzięczamy ludziom, którzy potrafili się przeciwstawić tej nieludzkiej władzy. Kiedy wyszło na jaw, że nasze władze PRL-owskie mają taki turnowaty pomysł, żeby wybudować elektrownię atomową, w społeczeństwie zawrzało i ci młodzi ludzie wykorzystali tą iskrę, która padła właśnie na prochy i postanowili zaprotestować. Pierwsze protesty odbyły się 3 maja. 3 maja, pamiętajmy to, komuniści nie lubieli tej daty. 3 maja w Międzyrzeczu, tak, w Międzyrzeczu był takim ośrodkiem, który najbardziej oprócz Gorzowa sprzeciwstawiał się właśnie powstaniu tej elektrowni. A co ciekawe, w Międzyrzeczu protestować wcale nie było tak łatwo. Jednak Gorzów to jest dużo większe miasto. Tu gdzie jest gdzie się skryć. Tutaj naprawdę było więcej podejrzanych do prześwietlenia przez tam tajniaków niż w Międzyrzeczu. Międzyrzecz jednak jest mały, to jest małe społeczeństwo. A tam zorganizowano kilkutysięczny marsze. No naprawdę ciekawa rzecz. I nasi, co zrobili nasze tutaj chłopaki, nasze dziewczyny z Ruchu Młodzieży Niezależnej? Oni zorganizowali tak zwany dachink. Co to był dachink? No, jeżeli protestowałeś gdzieś tam sobie w centrum miasta, ZOMO i milicja zaraz cię zgarnęła i tyle było po protestach. Oni wchodzili na trudno dostępne dachy. No, pierwszy taki dachink odbył się 18 maja na daszku przed SDH Kokos w samym centrum Gorzowa. Tak, tam 5 najbardziej chyba takich oszołowionych, albo może odważnych, weszło na ten daszek. Jak widzimy, z transparentami. Transparent z jednej, transparent z drugiej. Weszło sobie na ten daszek i protestowało. ZOMO nie miało jak ich tam ściągnąć, wiesz? Były obawy, że dostaną z buta, jak będą wchodzić po drabince. Tak mi się wydaje. No i ten daszek był całkiem udaną formą protestu. I później, 2 września, rozrzucono ulotki i nasza grupka takich spadachroniarzy, no tego desantu, udała się do Międzyrzecza. Tam też rozrzucili ulotki i weszli na dach takiego niewielkiego baru. Weszli na dach niewielkiego baru i tam protestowali. No, Międzyrzecz, małe miasto, zaraz wszystko się rozniosło. Przyleciało ZOMO i zadzwonili po straż pożarną. Tak mi opowiadał jeden z uczestników tego protestu. I przyjechała straż pożarna, a straż pożarna powiedziała: nie, nie możemy tam postawić naszej drabiny.
bo Daszek się zawali, bo ten bar taki byle jaki, nie? I tam ściemniało, straż pożarna wcale to, a wcale nie chciała współpracować z milicją i z zamowcami. Chłopakom udało się uciec, no nie do końca, nie do końca. W każdym razie wielki marsz zorganizowano 6 września. Kilka tysięcy osób protestowało w Międzyrzeczu. Protestowano również w Poznaniu, protestowano w Pile. I efektem było tego, było to, że zaprzestano takich durnych pomysłów jak budowa elektrowni atomowej i składowisko, a co najważniejsze, składowisko odpadów radioaktywnych. No, jak widzimy, protesty były bardzo ciekawe i takie nietypowe, a nawet na tle całej Polski. Ten nasz ruch Młodzieży Niezależnej był bardzo mocny, wydawał swoje pisma. To był taki ewenement, to była taka perełka wśród tych działaczy podziemnych, że młodzież nasza z Gorzowa była taka wybitna. I do tej pory to jest. Te osoby, które wtedy protestowały, w dalszym ciągu w społeczności gorzowskiej są osobami wybitnymi. I teraz opowiem, jak to się wszystko skończyło. Ktoś powie mi, Kwiatek, co ty pierniczysz, zdychająca, umierające, komuna w roku 87, 88, 89, to już były ostatnie dni, oni byli na ostatnich nogach, nie mieli kasy na nic. To było tylko takie sranie w banie. Nie mieli szans postawić żadnych elektrowni atomowych i się zgodzę. Szans na elektrownie atomowe to praktycznie nie było. Nie mam pojęcia, co im odpaliło nagle taki pomysł, chociaż podejrzenia są. Dlaczego to odpalił taki pomysł tych elektrowni atomowych? Chociaż wiadomo było, że komuna nie ma już w sobie siły na wyprodukowanie papieru toaletowego, a co dopiero elektrowni atomowej. Oni chcieli zrobić składowisko w międzyrzeckim rejonie, było umocnione składowisko odpadów radioaktywnych. Prawdopodobnie oni przygotowywali się już na kapitalizm, rozumiecie? Oni już przygotowywali się, że ten ustrój perelowski stary zweźmie i się zesra, a w kapitalizmie oni w jakieś przejmą spółki, spółeczki, przejmą międzyrzecki rejon umocniony jako spółkę odpadów tam lamp utylizacyjnych, coś tam śmoś, tam biodegradalnych, co tam, umieszczą się w tej spółce bardzo fajnie, milutko i będą ściągać odpady radioaktywne z całej Rosji, z całej Europy, kachę zarabiać. Czy to nie niemożliwe? Oczywiście, że możliwe. To jest bardzo prawdopodobne, że oni już przygotowywali się do tego, żeby zarabiać kasę na odpadach tych właśnie radioaktywnych. To był ich biznes. Oni wiedzieli, że ten ustrój już za chwilę się weźmie i zesra. I ci młodzi ludzie oczywiście nie zrobili tego, że nie wybudowali nam elektrowni atomowej. Elektrownia by na pewno by nie powstała. Ale odpady radioaktywne, które zatruły nam wody gruntowe, które zamkną bunkry w Międzyrzeczu, to absolutnie byś już nie wszedł człowieku tam do nich do środka. Na pewno byłyby zamknięte. I mielibyśmy kłopoty przez kilka następnych pokoleń. Przez to właśnie, że oni chcieli brać kasę za odpady radioaktywne. A właśnie te protesty doprowadziły do tego, że w kwietniu roku 1989 rząd Rakowskiego definitywnie wycofał się z tego pomysłu, a w Klempiczu tam wybudowano parę budynków i przekazano je jakiejś tam spółce niegroźnej. No. Tak to się skończyło, zawdzięczamy to młodym ludziom. Naprawdę podejrzewam, że taki był cel komunistów. Oni chcieli się uwłaszczyć na tych bunkrach i zarabiać na tym kasę. Na pewno tak było. Pamiętajmy o tym, kiedy będziemy protestować, kiedy będziemy się przeciwstawiać władzy, że to wszystko zawdzięczamy takim ludziom jak oni. Jak wielka, jak tytaniczna była praca z kolportażem i rozrzucaniem ulotek. Przecież do ludzi trzeba było dotrzeć. Stało się przed kościołami, rzucało się na ulicy, zapraszało się na marsze, na protesty.
40 tysięcy plakatów lub ulotek było wydrukowanych tu u nas w Gorzowie i rozrzuconych czy rozklejonych na gorzowskich ulicach, kościołach i Międzyrzeczu tak samo. Było to 40 tysięcy, to dotyczyło Gorzowa i Międzyrzecza. Taka masa plakatów i ulotek za czasów komuny to jest straszna ilość. Teraz wydrukować 40 tysięcy to jest pryszcz, ale wtedy to było naprawdę... To był naprawdę to był wyczyn. A dodatkowo na sam koniec była taka akcja ze sprzedażą, czy też z aukcją zdartej z politbiura tablicy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Tak tu przy fontannie Pausza wszyscy się cieszyli, gdyż zdemontowali Polską Partię Robotniczą, która tyle nam krwi napsuła. I to był taki prawdziwy, symboliczny koniec komunizmu w Polsce. A przynajmniej tutaj, u nas w Gorzowie, to był już prawdziwy koniec.